Cześć, tu Syber. Witam Cię w trzecim odcinku serii Nawius Post Collapse. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj chciałbym zobaczyć południową część wyspy, południowo-zachodnią. Tutaj mamy jeszcze niezbadany teren. Zobaczymy, czy są tam może jeszcze jakieś złoża surowców, bądź może jakieś robactwo, które można wyplenić. O, tutaj radar nam już odkrył rudę miedzi, 22 miliony. Sobie oznaczymy. Tutaj jest kawałek rudy żelaza, także przy okazji ją sobie odwiedzimy. Co? To by pasowało sobie załadować. Czy my mamy jeszcze jakąś amunicję? Tak, mamy amunicję. To można by było wyrzucić w sumie. Albo na razie nie wyrzucamy tego. Mamy kapsuły zatruwające, granaty, troszkę paliwa, czołg, pancerz. Myślę, że możemy ruszać. Nie ma to jak kamienie. Jadąc z bardzo szybką prędkością, ciekawe, czy jestem w stanie tak na raz zniszczyć autko. Tutaj mamy 4 miliony żelaza, ok. Tutaj widzę, możemy wyjechać. Salom. Kurczę, wszędzie zablokowane. A to najwyżej zaczniemy od góry. Dobra, myślę, że tu sobie zrobimy wjazd i zaczniemy sprawdzać z góry na dół. Co my mamy na tym brzegu? Tu jest pusto. Jakieś jeziorko. I robaki. Niestety jest ich sporo. Tu widzę też są. Właśnie to zauważył. Jak możecie zauważyć, albo w sumie nie zauważyć, działa mi kursor na filmika. Jest to jakiś problem związany z programem do nagrywania GeForce Nvidia Experience. Pisałem w tej sprawie do supportu Nvidia. I wiedzą o tym, znaczy wiedzą. Widzą, że nie tylko ja mam ten problem, bo wiele ludzi na forum też o tym pisało, z tego co szukałem. I jedyne co pozostaje, no to czekać na jakąś łatkę, aktualizację. Także... autosave. Także mam nadzieję, że oglądanie bez myszki nie jest takie tragiczne. Może się postaram trzymać jakiś przedmiot cały czas w dłoni, że tak powiem, to wtedy mniej więcej możecie zobaczyć, gdzie jest myszka. Kurczę, no nie wiem, czy jestem w stanie. Nawet czołgiem. Nie, myślę, że ich jest za dużo na chwilę obecną. Musiałbym się jakoś lepiej uzbroić.
Zapada noc, a my możemy się przejechać jeszcze tym brzegiem. Ewentualnie gdzieś jeszcze w to miejsce. Albo możemy spróbować podjechać tam pociągiem, bo widzę, że tutaj są tory. Tutaj też jest jakiś kawałek torów i tu są stacje, także to może być nawet dobry pomysł. Mamy tam jakąś wolną lokomotywę. Oj, ciężko. No nie. Tego się nie spodziewałem. Jazda nocą po mieście pełnym samochodów. Ale ja chciałem jechać do zajezdni naszej. To nie tędy droga. Nie tędy droga. Tak, troszkę na skróty, ale nie ma się co szczypać. W końcu wszędzie tutaj są ruiny. Jesteśmy na miejscu. Weźmiemy sobie dwie lokomotywy. Myślę, że to będzie w sam raz. Raz, dwa. Wrzucimy do nich paliwko. Powiedzmy poczt. 4 paliwa rakietowe. Czy ja jestem w stanie tutaj dojechać? Czy jest stacja Atanfalangus? Jest. No to co? Spróbujmy tam dojechać. Ale czy ja mam amunicję? Mam. Kapsułę zatruwającą? Mam. Dobra. Oj, cholera. Upsi. Czas postoju. Dobra, to jedziemy. Zobaczmy, czy w ogóle tam przejedziemy. Ale nie pokazuje na mapie, że jest zablokowany przejazd, także wydaje mi się, że powinniśmy śmiało tam przejechać. Tutaj są potworki i jeszcze więcej potworków i tutaj mamy zajezdnię. Dobra, stop, tryb ręczny. No i super, i jesteśmy na przystani. Co my tutaj mamy? Jakby wam to, o, może tam tak. Tak, granaty, czołg, niechęć. Okej, no i tutaj mamy ciężarówkę, jedną, drugą. Tu jest ten most pierwszy, na którym byliśmy, gdzie myślałem, że tam jest przejazd na to główne, na ten główny kontynent. Zbiera sobie trochę drewna. Szkoda mi tracić tego paliwa rakietowego do, na przykład tak na szybkość do jakiegoś samochodu, żeby wrzucić. A drzew jest pod dostatkiem, także ich nie będzie szkoda.
Dobra. No to jedziemy. Ale nie jedziemy do samego końca. Chciałem tylko tutaj odkryć ten teren. Tutaj widzę, że również są jakieś leże. O, ale tutaj mamy taką małą grupkę. Myślę, że moglibyśmy się nią zająć. Okej, a teraz jesteśmy w porcie. Tutaj widzę bardzo dużo zbiorników. Jeszcze więcej wagonów towarowych. Ciekawe, czy w którymś coś jest, ale nie wydaje mi się. Kurde, szkoda, że nie mam troszkę ziemi, żeby się przedostać. To może. Nie, to chyba nie wyjdzie. Ups. Tutaj też jest jakieś autko. Dobra. Idziemy tam do góry. Szkoda, że zapadła noc. I nic nie widać. Podjedziemy tam czołgiem. 50 drewna. Nie wiem, na ile mi to wystarczy. Obawiam się, że na zbyt mało. Dobra. Załadujemy autko i w drogę. Not good, not good. Kurczę, mają zasięg skubane. Naprawimy się. Gdzie? Co za... Nie naprawiajcie tego. Oj, jeszcze jeden żyje. Zdychaj. Chyba umarł. Tak jest. Żyje. Chodź tu. Dobra. Tu mamy takie większe siedlisko, także tam na pewno się nie zapuszczę. Ale możemy jechać na północ. O kurczę. Kolejne robaki. O, patrzcie, ile tam tego jest. Jak z tym walczyć? Muszę chyba wydłużyć te autosejwy, bo troszkę mnie to zaczyna irytować. Dobra. No tutaj ich jest sporo. Ale tutaj jest... Ojojojojoj. Gincie.
Gincie, gincie. Przynajmniej te dwie małe bazy bym miał wyczyszczone. Czy na te lęgowiska ten gaz niestety nie działa? To w sumie jeszcze się zajmiemy. O, pozdychały na szczęście. Ogromne czerwy, bo z nimi jest najwięcej problemów. Okej, dobra. Myślę, że możemy podjechać sobie do tego kwadraciku. Rzucimy okiem. Co tam jest? Następnie możemy przejechać kawałeczek tu lub tu. I potem z powrotem na nasz pociąg w dokach. Co to ma być? No, ktoś tutaj niezłą manianę zrobił. Oj, 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 oj. To jest blisko, za blisko. Zdecydowanie za blisko podjechałem. Wszędzie oczywiście duże czerwy, które mają zasięg nieziemski. Dobra, tu mamy jeziorko i tutaj już widzę kolejne te. Ale, nie mamy... Wiecie co? Nie mamy tutaj... O kurde! Ojo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 j
Not good. I chyba nie mam żadnego paliwa. Trzeba szybko narąbać drewna, żeby zatankować czołg. I rozwalimy im te siedliska, bo z tego co widziałem, to chyba tylko na końcu są te duże czerwy, także myślę, że dałbym radę. Że dałbym radę wyczyścić chociaż to jedno siedlisko, bo jednak, kurczę, no jest tego trochę. Dobra. Jak to szybko się pali? Bardzo szybko. Bardzo szybko, a ja w dodatku mam... Paść, straciłem amunicję. Setkę amunicji uranowej. Poszło. Co jest? Aha, nie przełączyłem sobie. Dobra, zrobimy sobie taką zasłonę. Oj, czerwy już strzelają. Już strzelają. Czerwiska.
Uda się? Chyba się udało. Udało się. Co prawda poświęciłem w tym celu prawie setkę amunicji uranowej, która jest w tym wypadku na wagę złota. O kurde, nie, tutaj nie ma opcji. Nie ma ich opcji. Dopaść. Za dużo. No nic. Wracamy do doków, ale musimy naokoło okrężną drogą. To sobie od razu zabiorę. I możemy wrócić do naszej bazy, której jeszcze nie ma tak naprawdę. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmę się już budową jakiejś takiej małej bazy wypadowej, jakieś podstawowe badania, żeby chociaż... wyhamowałem, żeby chociaż mieć jakąś amunicję przebijającą, jakieś wieżyczki czy coś w tym stylu. Dobra, jak się nazywa ten przystanek? Wolny. Robert Hunt. Dobra, jedziemy do Roberta Hunta. Robert Hunt, Robert Hunt. Jest Robert H. Warunek postoju. Czas postoju. Dawaj, jedziemy. O kurde. O proszę, jaka pułapka. Ktoś nam tu pułapkę zostawił. Mam nadzieję, że tutaj nie ma więcej takich niespodzianek. I to jest właśnie to, podróżowanie po nieznanych torach. Może się okazać, że nagle jest kilka takich samochodów i co wtedy? A wokół pełno was wroga. No i kaplica. Pociąg staje. Jedyne co możesz zrobić, to wcisnąć wsteczny i uciekać. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Podsumujmy. Dzisiaj przeczesaliśmy sobie ten obszar. Tutaj mamy kolejną dużą kolonię obcych. Tutaj jest jeszcze jedna. Tutaj udało nam się zniszczyć chociaż jedno legowisko większe obcych. Odkryliśmy sobie już tak naprawdę cały obszar tej naszej wyspy Delta. Czyli w sumie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem większych legowisk na naszej wyspie. Także, no żeby je zniszczyć, muszę się porządnie uzbroić. A to może troszkę potrwać. Także w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym myślę, że zajmiemy się budową tutaj jakiejś małej bazy wypadowej, tak jak wspomniałem. No akurat autosave, także dzięki wielkie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki, cześć!